Jeszcze na chwilę. Kochani moi, to niezwykły był czas, bo tym kończę ten wielki jubileusz, który chciałem tak uwielbić Pana Boga, Matkę Najświętszą. Ktoś zapyta, dlaczego? Mówię, za 10 lat wyjdę, jak Bóg da 40 lat, może 50. Życzę sobie tego samo, ale też i wiem, że w przyszłym roku, już w Miliczu, będzie uroczyste 40-lecie, jak dożyjemy naszego księdza biskupa. Na co już Was zapraszam, jeśli mogę. Kochani bracia i siostry, chcę Wam podziękować. Wielu już wyruszyło w drogę powrotną do domów. Pozdrawiam Was wszystkich w Waszych domach. Tam, gdzie teraz już wróciliście po tych pięknych uroczystościach wczoraj, tutaj we Florencji koło Juszy. Ale ten jubileusz był na 3 etapy podzielony. Pierwszy etap w Bazylice Świętego Piotra, kiedy sam kończyłem na środku tej największej świątyni świata i przy grobie Świętego Piotra i mówiłem Panu Jezusowi, jak On: Panie, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Ty wszystko wiesz. Wiesz, że Ciebie kocham. A później uklęknąłem znów w Bazylice Santa Maria Maggiore, do niej, do Matki Bożej, w tej najpiękniejszej bazylice, jedynymi mozaikami tam, gdzie jest relikwia żłóbka betlejemskiego. I mówiłem: Matko, dziękuję Tobie. Ale była też trzecia świątynia. Matki Bożej nieustającej pomocy na Via Merulana w Rzymie, tam, gdzie często za ołtarzem głównym sprawowałem Eucharystię, gdy przez 25 lat byłem w Rzymie i zaglądam tam, jak teraz. W każdym miejscu myślałem o Was, a szczególnie, kiedy klęczałem przy grobie świętego Jana Pawła II 12 czerwca, dokładnie w dzień mojego 30-lecia kapłaństwa. To nie dla mnie chwała, to nie nic dla mnie, ale dla Chrystusa, bo to On nas wybiera i On nas posyła, ale my chcemy Mu dać to, co najpiękniejsze. I widzicie, jakże ważne, aby jak najpiękniejszy był ten strój kapłański, ornat, żeby to było piękne, a nie wyświechtane, żeby to nie było takie powiedziane: Chrystus był ubogi. Nieprawda. Idźmy za głosem papieża Benedykta XVI, który mówił nam o istocie głębi Eucharystii wszechczasów. Ta Eucharystia, która rozpoczęła się już pierwszy miesiąc w tym tu miejscu, w pustelni świętego Szarbela, przy świętej Wrycie Trydenckim, i będzie co miesiąc kontynuowana i na koniec tego miesiąca. I muszą być swoje najpiękniejsze, najdroższe. Tak jak ten olejek, kiedy ta kobieta, grzesznica, zaczęła obmywać namaszczać stopy Jezusa. A Judasz mówił: taki drogi trzeba było rozdać ubogim. Ubogich zawsze będziecie mieć. Ale gdy pan kapłan jest alter Chrystus, drugi Chrystus przy ołtarzu, nie ubierasz za Janka, nie ubierasz biskupa Adama, ale Chrystusa samego. Dla Niego ma być najpiękniej. I dlatego, moi drodzy, zwracam na to uwagę i chciałem, żeby ten jubileusz był pięknie przeżyty, żeby był w modlitwie, w Eucharystii. I było. Drugi etap był we Włoszech, i w Neapolu, i w Bazylice Pompejańskiej, a później, kochani moi, tam na północy, w Castione di Loria, gdzie mamy naszą kaplicę misyjną świętego Antoniego. Jakże oni się cieszyli. Było tak rodzinnie, tak pięknie, i też bo adorowaliśmy Jezusa, jak wczoraj. I ten drugi, mogę powiedzieć, że cieszę się bardzo, że w tej naszej wspólnocie mamy dwa płuca, mocne, związane płuco, to włoskie i to polskie, ale wszystko
by oddychać i napełniać się mocą Jezusa. I wczoraj ta piękna modlitwa, adoracja Pana Jezusa i wasze przeżycia i to wasz trud, który złożyliście tu na ołtarzu, przebywając nieraz setki kilometrów. Za to raz jeszcze wam dziękuję. Dziękuję za serce. Dam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Dzisiaj czytamy w Ewangelii. A gdzie moje serce? Moje serce jest przy niej, Matce i Królowej, w Niego wziętej dobrego początku. I dla niej, z domu modlitwy Zoro, tego pięknego domu świętego Szarmela również, niespodzianka, jedna z członki zaśpiewa do Matki Bożej pieśń. To tak, jakbym chciał wyrazić również i ja jej to wszystko w słowach, w wdzięczności powiedzieć, kim jesteś, Matko, dla mnie. Totus tuus, cały jestem Twój. I będzie jeszcze jeden etap. Jeden etap. Spędzę jakieś misje koło zadaniu, prawda, księżycowie. I to naszą misję w Bożej w Medjugorje. Tam, gdzie zawiosłem ten wizerunek, gdzie był cud, gdzie z tego wizerunku działy się znaki nie do opisania po ludzku. I w mediach włoskich o tym mówiono i wielu, kiedy tamtego dnia 2008 roku zawiozłem ten obraz do Medjugorje, kiedy został ustawiony przed kręczącym Iwanem, jednym z widzących. Oto byli wokół wizerunku kapłani, bo ona jest matką kapłanów. Było około 300 księży. Przybyli z całego świata. Ja kręczałem na ostatnim miejscu, ale cieszyłem się, że obraz jest w przodzie. I wtedy Iwan miał objawienie Matki Bożej. Ale przedtem poprosiłem Iwana, poproś Matkę Bożą, aby pobłogosławiła ten wizerunek. I tak się stało. Iwan mówił, że poprosił i Maryja błogosławiła ten obraz. Gdy wszyscy opuścili salę, było to wielkiej takiej sali, kiedy razem z moimi pielgrzymami, a był to autokar pełen Rzymian, Beatka, która tu jest, była świadkiem tego wszystkiego, jej córka, Patrycja. Oto usiadłem, czekając obraz na kolanach, ruszyliśmy, rozmawiając różaniec, by obok krzyżować, odwiedzić wspólnotę. Wiosł oto z wizerunku, rozchodzi się zapach kwiatów. Jeszcze większy, a ja wtedy chorowałem. Brałem chemię. Byłem poważnie chory. Miałem również różne te objawy, które towarzyszą, gdy wszystkiego była
Lekki. I oto zapach kwiatów czuję. Bo kiedy pragnę i w czasie przyjdzie, wtedy taki kwiatny głos. Proszę co? Matko, ja nasz autograf w środku. Kierowca zatrzymał się. Boża, działa się rzecz niesłychana, oto usłyszał i ludzie płakali. Trwało to około może 3-4 minut. To nie zbiorowa halucynacja. I oto po tych minutach wszystko znikło, ale obraz pozostał na moich kolanach. Trzymałem go mocno i całowałem. Dziś ukoronowany. 15 sierpnia będzie rok czasu od koronacji. Może jeszcze tu nie byłeś. Przyjdź do Maryi. Nie bój się. Nie lękaj się szatana, który ci zabrania, by tu przyjść. I używa ludzi ku temu. I może nawet w sutannach. Ale nie bój się. Przychodzisz do matki, która przyszła do nas. Przyszła, by powiedzieć, gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham, płakałbyś, płakałabyś z radości. A największym dowodem, o którym mówiłem w mediach, a później wszyscy uczestnicy pielgrzymki napisali świadectwo podpisane, udokumentowane, złożyliśmy kardynałowi Angelo Comastrojemu w Bazylice Świętego Piotra. Myśmy to widzieli i przeżyli, bracia i siostry. W włoskich mediach rozpisano się na ten temat. To był niesamowity początek jej, narodzin jej. Ona przyszła i moi drodzy, 15 sierpnia będzie rok czasu. Zapraszam was. Już 14 po południu, od popołudnia zaczniemy dzień skupienia, modlitwę tutaj, aby wieczorem uwielbić Matkę Bożą. Będą jubileusze małżeńskie i z Polski i Włoch. I ciebie zapraszam, pasterzu nasz, abyś przybył. Ty, który będziesz pielgrzymował w sierpniu do Medjugorje. A ja za kilka dni z Włoch, najpierw jeszcze w misji włoskiej, aby móc podziękować, wyjdę na krzyżowanie, wyjdę dla was, pójdę, zdejmę buty, pójdę, te nogi, które odmawiają mi posłuszeństwa, wyjdę na krzyżowanie, jeśli Boże mi dasz siłę, tak jak wtedy, kiedy Walerię z Sycylii, wspominam ją, która była chora na raka, białaczka, która właśnie modliła się przed tym obrazem, gdy zawiozłem ten obraz na Sycylię, była po przeszczepie wątroby. Waleria przez szklane drzwi, bo było po operacji, błagała Matko Boża, daj mi życie. Wszyscy myśleli, że koniec, bo były komplikacje. Dostała 2 lata. Ale w tych 2 latach zabrałem 12 lat. Odrosły włosy i przeszliśmy w drodze myszerzowej na krzyżowanie. Ty też byłaś w stacji, jestem z mojej ramiona. I wtedy niosłem ją.
niosłem ją i dziś wierzę, że Waleria jest w niebie. I kiedy wychodziliśmy, Waleria mocno trzymała mnie za szyję i mówiła szeptem: Padre Jarek, to nie ty, to Jezus mnie niesie. Ja wiem, tak Jezus cię niesie. Chcemy was nieść. I biskup Adam i ja nieść na ramionach chcemy. Każdego z was, każdego młodego, każde dziecko, każdego z was, byście doszli pod krzyż, byście stanęli z Maryją. Tak bardzo jej dziękuję, Matce, za ten jubileusz. Jest wiele bólu. Całowałem tysiące ołtarzy w całej Europie, w wielu świątyniach. Dziś całuję je wszystkie. I tam, gdzie nie mogę stanąć Eucharystii, ale szczególnie całuję ołtarz Jasnogórskiej Pani na Jasnej Górze i wiem, że gdy już wszystko jest zamknięte i dla niej, moim sercem, bo tam, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Bracia i siostry, dzisiaj dziękuję Wam raz jeszcze. Kiedy za każdym razem i tej nocy już od prawie pół roku zakładam maskę z tlenem, by zasnąć. Wtedy mówię: Panie Boże, proszę Cię, żeby wszyscy zbierali maski, bo czasem mam wrażenie, że to zakładaliśmy takie maski po tej pandemii. Więc teraz wyrażę wdzięczność. Księże biskupie, nie wiem, czy tylko wystarczy Bóg zabrać. Wiem, że już koniec. To już koniec. A teraz powstańmy. Zaśpiewa Pani tylko Matce Bożej. Proszę podejść tu mikrofon. Tu bliżej. Niech Pani do ołtarza podejdzie bliżej. Z głębi serca mego wielka miłość li. Z Tobą, Matko droga, spędzam życia dni. Matko, nie zapomnij mnie, gdyż tak bardzo kocham Cię. Matko, nie zapomnij mnie, nigdy nie zapomnę Cię.
Błogość serca płonie w nieskończoną dal. Tylko miłość święta, silniejsza niż stal. Matko, nie zapomnij mnie, gdyż tak bardzo kocham Cię. Matko, nie zapomnij mnie, nigdy nie zapomnę Cię. A kiedy się zbliży życia mego kres, Ty mnie, Matko droga, Ty mnie sobą weź. Matko, nie zapomnij mnie, gdyż tak bardzo kocham Cię. Matko, nie zapomnij mnie, nigdy nie zapomnę Cię. Bóg zapłać bardzo i teraz. Pan z nami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Zpomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokorze Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję księdzu Jarkowi za piękne przyjęcie. Wiem, że się dzisiaj nieco rozgadał, ale miał do tego prawo jeszcze, bo przeżywa swój wielki jubileusz i chciał się podzielić wszystkim, co najpiękniejsze, i za to Ci dziękuję, Padre, za Twoją miłość do Maryi, do Kościoła i to, że pokazywałem, że czas to znaczy, że już mi dziękowałeś i wystarczy, i jestem Ci ogromnie za to wdzięczny. Dziękuję Wam, siostry i bracia, za to, że przyjechaliście. Panu Bogu dziękuję za siłę i za łaskę przebywania w tym świętym, pięknym miejscu i za te dary nieba, które podczas tej świętej Eucharystii tutaj na tę ziemię spadły, za ten życiodajny deszcz, który pozwoli rolnikom łatwiej przeżyć żniwa. Ale nie zapominajmy, że wchodzimy w czas bardzo trudny dla rolników, że wchodzimy w czas również, w którym rozpoczynają się wakacje, więc prośmy o Boże błogosławieństwo, opiekę i bezpieczeństwo dla naszych dzieci, wnucząt, ale również dla nauczycieli, którzy rozpoczynają czas wakacji, odpoczynku. Niech was wszystkich w tym czasie Pan błogosławi, a ufam i wierzę, że mówimy sobie do zobaczenia. Do zobaczenia 14 i 15 sierpnia. Moi drodzy, upękniemy teraz za słowięcie, zamknięcie cudownego wizerunku. Upękniemy, ale w tej ciszy modlitwy proszę was, abyście objęli modlitwą również rodzinę państwa Wróblów, wszystkich sprawy, dobre plony, za ich rodzinę, to oni przecież przygotowywali Bożenka, Jan, Halinka, posiłki jak zawsze i to piękno, które tu zgotowali, obejmijmy ich też na klęczkach modlitwą. Matka Boża chce pozostać jeszcze dłużej, byście patrzyli. Oznacza ona ma swój czas. Nie my wyznaczamy.